Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przestudiowali jedną z przypowieści Pana Jezusa. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Jest to jedna z dwóch przypowieści Jezusa, które bardzo długo były dla mnie ciężkie do zrozumienia. Nie wiedziałem, dlaczego Pan Jezus takie przypowieści akurat użył, dlaczego takich porównań, takie porównania zastosował. I cieszę się, że kiedyś trafiłem na wykłady brata Radisza Anticza we Wiśle, który bardzo dokładnie te dwie przypowieści z nami omówił, przedyskutował. I chciałbym się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami związanymi z przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Obie te przypowieści, o których mówię, że są takie trudne, znajdują się w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Pierwsza przypowieść to przypowieść o nieuczciwym szafarzu. Znacie ją, wydaje mi się. Nie będę jej dokładnie tutaj omawiał, tylko tak pokrótce, dlatego że jest ona jakby wprowadzeniem do tego, gdy Pan Jezus mówił przypowieść o bogaczu i Łazarzu, i ten kontekst pozwala nam zrozumieć, jaka jest prawdziwe przesłanie przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Bo wiecie, wydaje mi się, że najwięcej ludzi przypowieść o bogaczu i Łazarzu kojarzy z tą duszą bogacza, która cierpi męki w jakimś tam piekle, Hadesie czy krainie umarłych i prosi Abrahama o to, żeby wysłał Łazarza, żeby zwilżył mu chociaż język, prawda? Tutaj na wstępie chcę powiedzieć, że nie będę mówił na temat ewentualnej duszy czy życia po śmierci, bo Pismo Święte jasno się na ten temat wypowiada, że nie ma czegoś takiego i same te kwestie przekazane w tej przypowieści pokazują, że jest ona użyta wyłącznie jako ilustracja ważnej prawdy, do której będę chciał, żebyśmy doszli dzisiaj. Natomiast te dosłowne przyjmowanie tej przypowieści byłoby absurdem, chociażby ze względu na to, co powiedziałem, że dusza, która potrzebuje zwilżenia języka, czy też łono Abrahama, na które trafiają umarli i tak dalej. Jakie jest prawdziwe znaczenie przypowieści o bogaczu i Łazarzu? Pan Jezus spotkał się z Żydami, z elitą tego narodu, z kapłanami, z faryzeuszami i rozmawiał z nimi. I w pewnym momencie powiedział do nich przypowieść o nieuczciwym szafarzu. Co takiego powiedział? Powiedział o człowieku, który był zaradny, w cudzysłowie, po prostu okradał swojego pracodawcę. Prowadził podwójną księgowość. Jedną księgowość prowadził na potrzeby rozliczeń ze swoim pracodawcą, a drugą księgowość prowadził taką, która była rzeczywistą. Na czym polegało to jego oszustwo? Sprzedawał na przykład 100 baryłek oliwy, ale w księgach dla swojego pana zapisywał, że sprzedał 50 baryłek oliwy. I cenę za drugie 50 zgarniał do swojej kieszeni. Kiedy sprzedawał pszenicę, no to tam czytamy o 100 korcach pszenicy, w momencie kiedy do ksiąg swojego pana wpisywał 80. Później, gdy wyszło na jaw, że jest oszustem, jego pan chciał go sprawdzić, rozliczyć i wtedy, żeby księgi kontrahentów zgadzały się z księgami oficjalnymi, które dla swojego pracodawcy ten szafarz prowadził, nie mówiąc tym kontrahentom, o co chodzi, okazał im, powiedzmy, że wielką przysługę, każąc część długu sobie z tych ksiąg wymazać i doprowadzając do zgodności księgi oficjalne z księgami kontrahentów. Było to oszustwo, było to złodziejstwo, był to grzech. Ale słuchacze Pana Jezusa podchodzili do tego w taki sposób, no dosyć, powiedzmy, ciekawy. Czytamy potem w kolejnych wersach 16 rozdziału, że Pan Jezus skarcił faryzeuszy, którzy go wtedy słuchali. Dalej mamy kilka tekstów, w których Pan Jezus bardzo mocno podkreśla znaczenie zakonu, prawa Bożego. A później jest wypowiedziana przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Co się działo w
wtedy, kiedy Pan Jezus mówił tą przypowieść o nieuczciwym szafarzu, nieuczciwym zarządcy. Słuchali go faryzeusze, o których Łukasz, piszący tą Ewangelię, wypowiedział się bardzo tak jednoznacznie i niepochlebnie. Przeczytajmy sobie tutaj kilka tekstów, końcówkę tej przypowieści i to, co dalej się działo. Jezus powiedział: zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Te słowa Pana Jezusa są bardzo takie ciekawe. Czy Pan Jezus radzi, aby zyskiwać sobie przyjaciół mamoną i to jeszcze mamoną niesprawiedliwości? Pan Jezus tutaj pokazuje na absurd takiego myślenia, jakie było u większości Jego słuchaczy, którzy, jak za chwilę przeczytamy, mieli pewną cechę charakteru bardzo taką niegodną. I Pan Jezus chciał dać im do zrozumienia, że jeżeli będą w taki sposób się zachowywać, to oni nie trafią do tych niebiańskich przybytków. Czy można za pieniądze kupić sobie wejście do raju? Czy można sobie za pieniądze kupić zbawienie? Jezus dalej mówi: żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I czytamy, że słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Łukasz mówi tutaj bardzo niepochlebnie na temat faryzeuszy. Bez ogródek byli chciwi. Ta przypowieść o nieuczciwym szafarzu była skierowana do nich, aby się zastanowili nad swoim postępowaniem, nad swoją chciwością, nad tym, w jaki sposób oni oszukiwali swoich kontrahentów, swoich pracodawców, pracowników, kogokolwiek. Ale wiecie, tutaj najbardziej zaskakująca jest reakcja faryzeuszy na słowa Pana Jezusa. Zauważyliście? Oni się z Jezusa naśmiewali. W momencie, kiedy ktoś mówi nam coś, co jest dla nas niewygodne, nieprzyjemne, niefajne, czego nie chcemy przyjąć, to wiecie, albo w ogóle się odwracamy, odchodzimy, albo właśnie staramy się tego kogoś zdyskredytować i ośmieszyć. Tak jak niedawno słuchałem jednego z kazań, gdzie była mowa o tym, jak Żydzi planowali zabić Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus im powiedział to otwarcie, no to oni powiedzieli, zaczęli się też śmiać. No demona masz, kto ciebie chce zabić? A knuli to, w jaki sposób to zrobić. Tutaj Jezus trafił w samo sedno, pokazał im, jaki jest ich problem, co ich wstrzymuje przed Królestwem Niebieskim. Ale oni nie chcieli lekarza, bo oni bardzo lubili swoją chorobę, bo ta chciwość była ich pierwszą naturą. Więc zaczęli się z Jezusa wyśmiewać, aby zdyskredytować Go i sami przed sobą i przed innymi wskazać, że nie ma sensu tego człowieka w ogóle słuchać. A Jezus do nich powiedział: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Jezus chciał dotrzeć do tych ludzi, chciał im pokazać niewłaściwość ich postępowania i zagrożenia, jakie są z tym związane. Z kart Ewangelii wiemy, że niektórzy z faryzeuszy, no niestety nieliczne osoby, ale uwierzyli. Te myśli, które Jezus im przekazywał, trafiły do nich i spowodowały jakąś refleksję. Natomiast niestety znaczna większość odrzuciła to. I teraz czytamy słowa, gdzie Jezus wywyższa zakon. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu.
Nie wiem, dlaczego akurat Pan Jezus tutaj o tym siódmym przykazaniu mówi, ale czytamy, każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Jezus powiedział przypowieść o nieuczciwym zarządcy, potępił chciwość i wskazał, że ona zamyka drogę do zbawienia. Następnie wskazał na wagę zakonu i na to, że on jest niezmienny i będzie trwał na wieki. I to jest tło, w jakim powiedział później przypowieść o bogaczu i Łazarzu. A co w tej przypowieści czytamy? Jezus powiedział o pewnym bogatym człowieku, który żył w luksusie, ubierał się w kosztowne szaty, codziennie wystawnie ucztował, no po prostu używał życia. Miał bogactwo, korzystał z niego. Natomiast w tym samym miasteczku, czy w tej samej wiosce mieszkał pewien ubogi człowiek, który miał na imię Łazarz, który nie miał co jeść, był do tego chory cały, czytamy, owrzodziały, leżał u wrót domu czy pałacu tego bogacza i pragnął, żeby chociaż odpadki z tej uczty, która się odbywała, były mu dane, żeby mógł się nimi w jakiś sposób nasycić. I czytamy, że stało się tak, że w tym samym czasie zmarli obaj, i bogacz, i żebrak. I czytamy, że żebraka aniołowie zanieśli na łono Abrahama, a bogacz, gdy zmarł, został pochowany i trafił do krainy umarłych, gdzie cierpiał męki. I podniósłszy swoje oczy, zobaczył, że na łonie Abrahama znajduje się ten biedak, żebrak Łazarz. I zawołał do Abrahama, żeby Abraham się nad nim zmiłował, i posłał Łazarza, żeby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mu język, bo w tym płomieniu cierpiał wielkie męki. No ale Abraham odpowiada ciekawe słowa. Pomnij, synu, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Czyli nie ma możliwości żadnej pomocy. Ty dobre odebrałeś za życia, Łazarz zło, a teraz jest na odwrót. Ale ten bogacz okazuje się człowiekiem takim, no, dosyć porządnym, bo zaczyna się martwić o swoich braci. Bracia tego bogacza też są ludźmi bogatymi, żyją pewnie tak samo, jak żył on, więc jaki będzie ich koniec? No taki sam, jak koniec tego bogacza. No ale on martwi się o swoich braci, no i chciałby, żeby oni uniknęli takiego ciężkiego losu, dlatego prosi Abrahama, aby posłał Łazarza do domu jego ojca. Ma bowiem 5 braci, aby Łazarz złożył świadectwo wobec nich, aby oni nie przyszli na to miejsce męki. I teraz zaczyna się najciekawsza według mnie część tej przypowieści. Abraham mówi do bogacza, no twoi bracia mają Mojżesza i proroków. Co to znaczy, że mają Mojżesza i proroków? Kto z was wie? Co takiego mają? Mają Słowo Boże, mają Biblię, prawda? Żydzi uznają Stary Testament, który dzieli się na 3 części. Zakon, czyli Mojżesza, Księgi Mojżesza, Pisma i proroków. Gdy Jezus mówi, w ogóle, gdy w Biblii czytamy o prawie i prorokach, czy o Mojżeszu i prorokach, to jest mowa o Piśmie Świętym, o Biblii. Czyli Abraham mówi do tego bogacza, no przecież twoi bracia mają Biblię, to niech tej Biblii słuchają, niech czytają i niech słuchają. A co odpowiada bogacz? Abrahamie, kto dzisiaj Biblię czyta? A kto w ogóle bierze to na poważnie, co tam jest zapisane? No przecież oni na to nawet nie popatrzą. Ale jeżeli by ktoś z martwych wstał i poszedł do nich, oj, to tak to przeżyją,
że się na pewno upamiętają. A co mówi Abraham? Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, jeżeli nie chcą zająć się Słowem Bożym, poznać Słowo Boże i postępować zgodnie z tym, to nic im nie pomoże. To nawet jakby ktoś z martwych powstał, to też nie uwierzą. Miał rację? Bardzo ciekawe jest też to, że ten biedak, żebrak, ma tutaj takie konkretne imię, Łazarz. Znacie Łazarza z Ewangelii? Łazarz, brat Marii i Marty z Betanii, tak się złożyło, że zachorował i kiedy Pan Jezus się dowiedział o tym, że Łazarz zachorował, to wcale nie poszedł go uzdrowić, tylko jeszcze marudził kilka dni, aż Łazarz umarł i dopiero wtedy Pan Jezus zdecydował się pójść. I czytamy w Ewangelii, że kiedy Pan Jezus przyszedł, to Łazarz, nie pamiętam, 3 czy 4 dni już leżał w grobie, także jego ciało zaczęło się rozkładać, że ludzie powiedzieli, że już tam czuć ten zapach, że cuchnie, prawda? I zobaczcie, Pan Jezus w przypowieści powiedział o żebraku Łazarzu, że nawet gdyby ktoś z martwych powstał, to nie uwierzą. Ale w rzeczywistości Bóg w swojej miłości do tych ludzi i do nas też spowodował, że ten martwy Łazarz powstał i przyszedł i był świadectwem dla tych ludzi. Jezus, kiedy przyszedł, nie było żadnej wątpliwości, że Łazarz zmarł, bo wszyscy czuli ten zapach, że to nie jest żaden letarg, śpiączka czy coś w tym rodzaju, ale ten człowiek naprawdę zmarł i już zaczyna się ciało rozkładać, a Jezus wzbudził go z martwych. Czy ludzie uwierzyli? Niektórzy na pewno tak, ale większość, a zwłaszcza faryzeusze, kapłani, zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób zabić nie tylko Jezusa, ale też Łazarza, który był żywym dowodem na to, że Jezus jest Mesjaszem. Także ta przypowieść pokazała tą niesamowitą prawdę. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć tego, co jest w Słowie Bożym, to nawet gdyby ktoś z martwych powstał, to też mu nie uwierzy. Żadne cuda nie są w stanie człowieka zmienić, nie są w stanie człowieka przekonać, jeżeli nie przyjmie Słowa Bożego, jeżeli nie przyjmie Biblii, jeżeli nie będzie chciał jej poznać i postępować zgodnie z wolą Bożą. Tak jak ten Abraham w przypowieści powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Jezus tuż przed swoim aresztowaniem i ukrzyżowaniem powiedział: biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie: o, gdybyśmy my żyli w tamtych czasach, to my byśmy tak proroków nie potraktowali. My byśmy takiego proroka przyjęli, uczcili i posłuchali, co on chce. Ale Pan Jezus powiedział, że przez takie słowa sami dają sobie świadectwo, że są potomkami tych, którzy proroków zabijali. I sami zabili wielu proroków, począwszy od Jana Chrzciciela, poprzez Syna Bożego, a później przez jego naśladowców chrześcijan, którzy zginęli. Te pierwsze prześladowania były właśnie ze strony Żydów. W księdze proroka Izajasza, którą teraz studiujemy, na samym początku są zapisane słowa Boże, które do nas są skierowane. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemio. Gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. To są słowa kochającego Boga, który pyta, jak ja mogę was uratować, jeżeli wy chcecie brnąć w tym odstępstwie.
W księdze Jeremiasza, który żył ponad 100 lat później, są słowa: na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia, wasz miecz pożar waszych proroków jak lew pożerający. A historię znamy. Najpierw niewola Izraela asyryjska, potem Juda zniszczony przez Babilon. Pan Bóg chciał, aby jego lud żył w błogosławieństwach, w dostatku, no ale niestety jego lud odrzucił te możliwości. Udali się za obcymi bogami. W księdze proroka Amosa mamy zapisane słowa na temat proroctwa. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Pan Bóg przekazuje nam przez proroków swoją wolę, pokazuje nam kierunek niezbędny do tego, abyśmy nie utracili zbawienia, jakie dla nas przygotował. W Ewangelii Jana zapisane są też słowa, które Jezus przekazał swoim słuchaczom. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Od pierwszej księgi Mojżeszowej po Apokalipsę Biblia mówi nam na temat Jezusa i jego wspaniałego dzieła, jakie zostało dla nas wykonane. Za tymi słowami z Ewangelii Łukasza, z tymi słowami, które w przypowieści Jezus włożył w usta Abrahama, mają Biblię, niech ją słuchają. Mamy Biblię, słuchajmy jej, bo jeżeli ją odrzucimy, to tak naprawdę nie będzie dla nas żadnego ratunku. Na koniec chciałem przeczytać wam słowa, jakie apostoł Paweł skierował do młodego Tymoteusza, kiedy pisał do niego jeden ze swoich ostatnich listów. Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Jezus dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia i do szczęśliwego życia tutaj, do szczęśliwego życia z Nim. Być może dla ludzi takie szczęście nie jest zbyt popularne, ale my wiemy, do jakiego finału prowadzi nas droga sprawiedliwości Chrystusa. Jezus powiedział: ja jestem dobry pasterz i On jako dobry pasterz położył swoje życie za nas. Dał nam swoje słowo, aby było dla nas drogowskazem, w jakim kierunku mamy iść. Na początku były tutaj przeczytane słowa z 8 rozdziału księgi proroka Izajasza. Przeczytam je ze starego tłumaczenia. Wydaje mi się, że ono lepiej oddaje to, co Bóg chciał nam przez to przekazać. Do zakonu raczej i do świadectwa, czyli do Słowa Bożego. Ale jeżeli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy. Światłość jest w Piśmie Świętym. Światłość jest w słowie, które Bóg nam przekazał. Ale jeżeli ktoś nie chce sięgnąć po Biblię, to czytamy, mówi według słowa, w którym żadnego światła nie ma. Bóg dał nam Biblię, abyśmy studiowali ją i byśmy mieli oświetloną drogę, którą kroczymy. Nie lekceważmy tego.
bo ta droga doprowadza nas do niebiańskiego Kanaanu, do naszej niebiańskiej ojczyzny. Amen.